Rozmowa poranka. Grzegorz Gajda, witam Państwa ponownie, a moim gościem dziś jest pan Eugeniusz Budniok. Witam pana, dzień dobry. Witam serdecznie Państwa. Kanclerz katowickiej loży Business Center Club. A loża przygotowuje się do takiej dorocznej gali, więc o tę galę chcę pana zapytać, a także o jej cele, ponieważ Państwo piszą, że będzie gali przyświecać wizja promocji rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. A to jest coś, co zawsze budzi nasze zainteresowanie, ale po kolei. Ta gala, panie kanclerzu, to jest takie wydarzenie no, znane, renomowane, ale czy prestiżowe, czy też ma rzeczywiście jakiś taki inny cel? No, nie tylko, żeby się spotkać i pokazać. Mnie się wydaje jak najbardziej prestiżowy, bo to jest jedyna taka impreza w Polsce, gdzie impreza jest organizowana w plenerze i jest promocją nie tylko regionu, ale jest też świętem biznesu. Więc biznes, spotykając się, ma okazję napić się dobrej kawy w filiżance, ma możliwość po prostu spotkać się z przyjaciółmi i promować też swój biznes w kawiarenkach, które tam projektujemy i specjalnie na tą okazję przygotowujemy. Jest to cykliczne wydarzenie. Coroczne od 24 lat przybywa około 1000 gości na tą galę. Myślę, że forma, którą myśmy zaproponowali, ona się sprawdziła i ona rzeczywiście jest wydarzeniem dla nas, nie tylko jako dla członków Business Center Club, ale dla wszystkich, których zapraszamy na tą galę, a przy okazji nagradzamy tam najlepszych przedsiębiorców. A czy istnieje takie zjawisko, takie określenie, można tak powiedzieć, śląski biznes, a jeśli tak, to czym się charakteryzuje, czym się wyróżnia? Jest specyficzny? Mnie się wydaje, że nie ma takiego pojęcia śląski biznes. Można powiedzieć, że jest ten etos pracy inny u nas, że ten biznes jest bardziej solidny. Dzisiaj mamy na Śląsku lokomotywy gospodarcze nie tylko Polski, ale i Europy. No, przykładowo takie firmy jak DB Schenker, jak Bombardier, jak Mittal, jak Mokate, TDJ, to są już firmy w sumie globalne. O ile właśnie są śląskie, bo nie wszystkie, zdaje się, te, które pan wymienił. Wie pan, przepływ kapitału dzisiaj na świecie pokazuje, że w momencie, kiedy tak naprawdę zatrudnia się polską myśl technologiczną i zatrudnia się polskich pracowników i firma jest zarządzana przez Polaków, to możemy powiedzieć naprawdę, że to jest nasza firma tutaj. To, że firma jest w grupie kapitałowej, to tak naprawdę nie zmienia w sumie, bo to jest produkt, który jest wytwarzany u nas poprzez naszych inżynierów, poprzez naszych pracowników praktycznie, więc ja zaliczam to jak najbardziej do naszych firm. Wspomniał pan o etosie pracy, a ja pytałem o śląski biznes. No dobrze, nie ma takiego określenia, ale my się lubimy tak chwalić tym, że się wyróżniamy, że tu mamy inne warunki, że tu strefy gospodarcze, że jesteśmy pracowici, że dość szybko się rozwijamy, że warunki pracy w skali kraju powiedzmy niezłe. No więc wyróżniamy się czy nie? Wie pan, mnie się wydaje, że sam fakt, że została powołana metropolia, że na dzień dzisiejszy możemy mówić już, że przyszłość jest bardziej świetlana tutaj dla nas, dla Śląska, to naprawdę się wyróżniamy, bo najlepiej zagospodarowane strefy, infrastruktura, którą no, możemy naprawdę powiedzieć, że jest jedna z lepszych w Polsce. Dużo inwestycji, które w ostatnim czasie się, miasta, które się zmieniają praktycznie no, codziennie w sumie. Więc można powiedzieć, no i firmy, które się lokują tutaj, duże firmy globalne się lokują na Śląsku, to można powiedzieć, że ta przyszłość na Śląsku jest tak naprawdę na w dobrych takich... A metropolia jak się ma do biznesu? Biznesowi się przysłuży? Cały czas zabiegamy o to i wspieramy metropolię. Wręcz proponujemy z naszej strony partnerów technologicznych, czyli osoby, które poprzez organizację pozarządową, taką jak Business Center Club, wspierają różnymi pomysłami i działaniami rozwój tej metropolii. Myślę, że metropolia musi okrzepnąć, że musi metropolia sobie dać radę z tymi początkami, które są najtrudniejsze praktycznie w tym momencie, z
dogadać się w naszym województwie z tymi wszystkimi miastami, przejąć GZM. To jest problem, ale metropolia jak najbardziej, bo w oczach Unii Europejskiej będziemy bardzo silnym euroregionem. No bo my ciągle o tym mówiliśmy, że tak naprawdę to głównie chodzi o promocję, prawda? Żeby to nie było tak, że Świętochłowice, Siemianowice, Katowice, tylko jeden duży organizm, który jest też takim wielkim potencjałem, bo wielu nas tutaj jest, prawda? No ale tymczasem się zajmujemy trochę innymi rzeczami właśnie takimi... No problem najtrudniejszy i niezrozumiały dla nas, że metropolia tak naprawdę zajmuje się i traci energię na wyborze nazwy, że to nie jest problem przecież dla metropolii. Dla metropolii tak naprawdę najważniejsze to są decyzje, które trzeba podjąć dla całej naszej grupy miast, czyli to, co jest istotne, jeżeli chodzi o decyzje inwestycyjne, o transport, komunikację, ochronę środowiska, lotnisko. No więc to jest istotnym elementem dla metropolii. Państwo będą się między innymi na tej gali czy zajmować, czy rozmawiać wizją promocji i rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, bo tak brzmi pełna nazwa. Czyli państwo biznes oczekują od metropolii czego? Gala jest metropolitalna. Tak naprawdę myśmy założyli, że metropolia jest partnerem na gali, tak jak i Katowice, a chcielibyśmy przygotować szereg rozwiązań, łącznie z propozycją rozwiązań komunikacyjnych, transportu, gdzie firma Bombardier przygotowuje prezentację transportu szynowego, który w naszej trudnej sytuacji takiej infrastruktury drogowej jest możliwością stworzenia takiej kolejki szynowej, która zastąpi nam problemy po prostu komunikacyjne tutaj. I myślę, że to jest kwestia modułowa później rozbudowy. No kwestia ochrony środowiska, to też jest dla nas istotne. No lotnisko też. No więc szereg rzeczy jest praktycznie zaprojektowanych i włożonych w galę, żeby wspierać działania metropolii. Czyli państwo mają jakieś takie konkretne recepty, porady? To jest związane z spotkaniami, które robimy razem z metropolią. Za niedługo będzie 4 września, będzie duża debata na temat rola Katowic w metropolii śląskiej. Czy to chcielibyśmy w tym momencie rzeczywiście jakby poznać nie tylko oczekiwania przedsiębiorców, ale też poznać, jak Katowice postrzegają swoją rolę po prostu w metropolii śląskiej. Czyli na razie troszkę tak się jeszcze wszyscy rozpoznajemy, tak? No tak jak wspomniałem, no, to jest najtrudniejszy moment taki, bo to jest początek po prostu. Została powołana metropolia, no to jest tak jak w naszej drużynie piłkarskiej. No, eliminację przeszliśmy po prostu jak burza, doszliśmy do finału i jak były mistrzostwa, to potem się nagle okazało, że właściwie, no, żebyśmy po prostu wszyscy nie mówili, nic się nie stało. Czyli no. Się zgrywamy teraz. Tak. A sama gala, panie kanclerzu, tam kilka takich, no, ważnych, spektakularnych wydarzeń, bo wyróżnienie śląskich przedsiębiorców na przykład. Czym się trzeba zasłużyć, żeby sobie zapracować na takie wyróżnienie? Ja może wspomnę jeszcze o jednej rzeczy, to co jest najistotniejsze. Ta nasza gala, która jest cykliczną imprezą od 24 lat, myślę, że to jest wydarzeniem nie tylko dla nas, ale też i dla Śląska. No jest po raz ostatni organizowana prawdopodobnie w tym miejscu, ze względu, że promnice przestaną pełnić funkcję hotelarsko-gastronomiczną i będą muzeum. Więc na dzień dzisiejszy z informacji, które do nas docierają, jest to ostatnia impreza przez nas organizowana w tym miejscu. Każda następna będzie organizowana już w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, więc będzie imprezą jakby powielającą się, tak jak każda inna. Staramy się w tym roku na tej gali szczególnie wyróżnić menadżerów 25-lecia, więc to będą bardzo znamienite osoby, które Kapituła wybrała, zostaną nagrodzone statuetką menadżera 25-lecia. I to, co po raz pierwszy wprowadzamy, to wprowadzamy Śląski Medal Solidarności Społecznej. Czyli będziemy razem pod patronatem arcybiskupa Skworca, będziemy nagradzać przedsiębiorców i ludzką twarz biznesu. Czyli będziemy pokazywali i nagradzali medalem tych, którzy
wspierają, pomagają i identyfikują się z problemami regionu. O tym się rzeczywiście mówi od lat, ale faktycznie wygląda na to, tak patrząc z boku, że ta społeczna odpowiedzialność biznesu nabiera coraz większego znaczenia. Dlaczego? Tak szczerze, czy to jest modne, czy to się opłaca, czy rzeczywiście biznes się przejmuje biedniejszymi? Mi się wydaje, biznes cały czas to robił, bo tak jak patrzę wstecz przy działaniach BCC, to mogę tylko powiedzieć, że tylko Śląska Loża Business Center Club przekazała przez ostatni okres czasu kilkunastu lat ponad 11 milionów na pomoc potrzebującym. Od 12 lat organizujemy imprezy BCC dzieciom, gdzie tak naprawdę monitorujemy 40 domów dziecka, gdzie nie tylko budujemy czy tworzymy pracownie komputerowe, ale organizujemy z dziećmi po prostu wydarzenia, świąteczne spotkania. Rozszerzyliśmy tą imprezę o współpracę z prezydentami miast. Więc biznes bardzo chętnie się dzieli i wspiera innych potrzebujących. Niejednokrotnie nie potrzebuje po prostu w tym momencie rozgłosu, ani jakiegoś poklasku. A jednak mimo wszystko zaangażowanie tego biznesu jest bardzo mocno widoczne. Tysiące dosłownie spływa do nas dziennie listów o wsparcie, o pomoc, o działania. Zresztą Państwo sami Rozmowa wiecie po prostu, poranka. Że tak samo na antenie radia czy telewizji szereg akcji jest prowadzonych po prostu dotyczące wsparcia. No bo potrzeby są ciągle duże rzeczywiście. I reakcja jest taka spontaniczna, tak, że udaje się... No muszę powiedzieć, że akurat jeżeli chodzi o przedsiębiorców skupionych w naszej Śląskiej Loży BCC, ona jest bardzo otwarta, więc na każdą moją reakcję, ja już mogę powiedzieć, że jeżeli z jakimś apelem się zwracam do przyjaciół, to mogę liczyć na to, że po prostu wspierają nas i to w różnych projektach, łącznie z tym, że jak nas... No już nie chcę nawet mówić, ale są niejednokrotnie takie potrzeby, że szpital może stanąć w ciągu 5 minut, bo potrzebuje 300 tysięcy, bo wysiadło urządzenie w tym momencie i nie są w stanie realizować kontraktu. No to pierwszy telefon to się wykonuje do kanclerza. Panie kanclerzu, a teraz o jeszcze inną rzecz chciałbym pana zapytać tak króciuteńko. Jak jest z taką chęcią do inwestowania śląskich biznesmenów, śląskiego biznesu? Bo mówi się, że rzeczywiście zachodzą jakieś duże zmiany w kraju, ale mówi się też, że biznes się obawia inwestowania, bo potrzebuje jakiegoś rodzaju stabilności. Gdzie leży prawda? Już pan sobie sam odpowiedział na to właściwie pytanie, bo tak naprawdę potrzebna jest stabilność przepisów. Jest bardzo szybko zmieniające się przepisy, jednak tworzą pewne obawy dla przedsiębiorców. I staramy się mimo wszystko jednak analizować zmieniające się przepisy. Opiniujemy je w sumie. Narzędzia, które są dostępne dla nas, jak Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego czy Krajowa Rada Dialogu, gdzie w tym momencie jesteśmy w stanie zaopiniować czy przygotować pewien projekt rozwiązań, pokazują, że ten przedsiębiorca jednak mimo wszystko bardzo mocno się zastanawia przy inwestycjach, ale ja bym nie powiedział, że w tym momencie przedsiębiorcy nie inwestują. Bo te inwestycje są widoczne po prostu. Te inwestycje są widoczne. Nawet się zastanawiamy, że czy nie następuje przeinwestowanie w niektórych branżach. Dziękuję panu bardzo za tę rozmowę. Kanclerz Katowickiej Loży Business Center Club, Eugeniusz Budniok. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka.